Witamy Państwa bardzo serdecznie w podcaście Biura Poszukiwań i Identyfikacji. Powracamy po swoich. Bardzo serdecznie Państwa witamy w pierwszym odcinku naszej audycji. Bardzo się cieszymy, że możemy gościć u Państwa w domach. Ja się nazywam ksiądz Tomasz Trzaska i dla Państwa będę dzisiejszą rozmowę prowadził. Moim gościem jest profesor Krzysztof Szwagrzyk, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji. Dzień dobry, szczęść Boże, Panie Profesorze. Dzień dobry, szczęść Boże, witam. Panie profesorze, zacznijmy od początku, ponieważ dzisiaj dzieło poszukiwań i identyfikacji ofiar totalitaryzmów jest dziełem powszechnie znanym. W świadomości Polaków funkcjonuje od wielu lat. Coraz bardziej precyzyjnie, coraz bardziej odpowiedzialnie Polacy budują swoją świadomość, ale nie było tak od zawsze. Za rok minie 20 lat, od kiedy rozpoczął pan profesor działania związane właśnie z poszukiwaniem ofiar. Jak to było w tym 2003 roku? Trudny czas początku działań, który doprowadził do wielkiego dzieła. Miał miejsce 20 prawie już lat temu. Wrzesień 2003 roku na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu na kwaterze 81A przeprowadziliśmy pierwsze prace poszukiwawcze, ekshumacyjne żołnierza wyklętego, osoby skazanej na karę śmierci i straconej w więzieniu przy ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu. Kapitan Włodzimierz Pawłowski, pseudonim Kresowiak, bo to jego szukaliśmy, jego odnaleźliśmy, stracony w 1953 roku. Obok nas świadek zdarzeń sprzed lat, z medycyny sądowej uczestnicy z Wrocławia, lekarze, kilku pracowników oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu i wielkie napięcie, oczekiwanie, czym zakończą się te prace realizowane przez nas, które miały wyjątkowo spontaniczny charakter. Nie było wtedy, kiedy zaczynaliśmy, metody, sposobu, procedur, które by przewidywały, jak należy postępować, żeby odnaleźć ofiary zbrodni niemieckich, komunistycznych, sowieckich, jak postępować, jakie kroki wykonywać, kto powinien przy nich pracować, w jaki sposób powinno się to robić, kto je powinien badać. Tego wszystkiego nie było. To był długotrwały proces, który dojrzewał przez lata, który przybrał w końcu po długim czasie ten kształt, który mamy obecnie. Ale w tamtym czasie tak naprawdę była tylko determinacja z naszej strony, żeby doprowadzić do odnalezienia dołów śmierci ze szczątkami naszych bohaterów i wielka niewiadoma, czy uda nam się to zrobić. To było wielkie ryzyko. Oddział wrocławski, nawet nie centrala Instytutu Pamięci Narodowej, i to my naszymi siłami to realizowaliśmy. Wiedzieliśmy, że sami nie jesteśmy w stanie tego uczynić, że w tym procesie trzeba zaprosić do współpracy ludzi z różnych dziedzin wiedzy. Trzeba, żeby byli w tym zespole archiwiści, historycy potrafiący badać dokumenty, żeby byli archeolodzy, którzy potrafią w sposób profesjonalny, naukowy doprowadzić do odnalezienia, odkrycia szczątków ludzkich, przebadania tam in situ, w miejscu. Potrzeba antropologów, potrzeba medyków, którzy stwierdzą, jaka była przyczyna śmierci, gdzie był wlot, gdzie wylot kuli, czy może ofiara była męczona przed śmiercią. No i w końcu musi być metoda naukowa na potwierdzenie tożsamości odnajdywanych szczątków, a więc badania genetyczne. To udało się uczynić, ale te pierwsze kroki wykonywane we Wrocławiu przez kilka lat miały właśnie taki oto spontaniczny, pionierski charakter. Muszę powiedzieć, że
zawsze, prawie od początku było tak, że to nasze dzieło przyciągało ludzi kompetentnych, ludzi, którzy mają wiedzę, doświadczenie, ale także przekonanie, że oto ten proces jest czymś niezwykle ważnym. Proces odnajdywania szczątków pomordowanych Polaków i ich identyfikacja. No właśnie, bo to było pionierskie dzieło. Tego w Polsce nikt wcześniej nie robił. Oczywiście, że były ekshumacje powojenne, oczywiście, że były poszukiwania w takim sensie, że szukano szczątków ofiar komunizmu, pojedynczych ofiar. Mówimy tutaj o chociażby o takich osobach zamordowanych, których ciała gdzieś tam ukryto. Myślę tutaj na przykład o Emilu Barchańskim, prawda? To jest ofiara PRL, ale w sensie ścisłym poszukiwań ofiar terroru stalinowskiego w Polsce do tego momentu nie było. I nie było realizowanych w taki sposób, aby istniał pewien określony system polegający na tym, że to instytucja państwowa zbiera dokumenty, zbiera informacje mówiące o prawdopodobnym miejscu pochówku, przeprowadza badania archeologiczne, przeprowadza ekshumacje, potem są badania sądowo-medyczne i każdorazowo one kończą się badaniami genetycznymi, a więc identyfikacją człowieka. I jeszcze jedno. Od początku było tak i tak będzie zawsze w tym procesie, że po uzyskaniu identyfikacji to zawsze jest ten moment, kiedy ogłasza się imię, nazwisko ofiary w miejscu ważnym, w Pałacu Prezydenckim, ogłasza się je wszystkim Polakom poprzez konferencje identyfikacyjne i następnie jest pogrzeb, a więc to, czego pozbawiono tych ludzi za życia, godnego pogrzebu, jakiegokolwiek pogrzebu, wrzucono ich wówczas przed laty do ziemi, zacierając ślady po tym miejscu. My po bardzo, bardzo wielu latach, organizując pogrzeby, przygotowując te pogrzeby, oddajemy tą ostatnią przysługę odnajdywanym przez nas ofiarom. Wróćmy do tego 2003 roku. Czy Instytut Pamięci Narodowej wtedy miał narzędzia, również narzędzia prawne do tego, żeby poszukiwać szczątków ofiar, bo wpisanie tego w statut, w dokumenty, które regulują pracę Instytutu, czyli w ustawę o IPN, nastąpiło wiele lat później. Czy wtedy pan profesor posiadał takie narzędzia prawne, instrumenty prawne do poszukiwania? Ciekawe pytanie. Przez długi, długi czas, zapewniam, wielokrotnie słyszałem, jak te nasze działania nie mieszczą się w zakresie przepisów prawnych obowiązujących w Instytucie Pamięci Narodowej. Gdybym chciał tylko o tym wątku opowiedzieć, jak wiele osób na przestrzeni wielu lat bardzo wysoko postawionych i tych na średnich szczeblach w Instytucie Pamięci Narodowej starało się udowodnić nam, że nie powinniśmy takich działań wykonywać, bo one nie są zgodne z różnymi przepisami, które są w Instytucie Pamięci Narodowej, to mógłbym na ten temat mówić przez na pewno godzinę. A ja uznawałem, że Instytut Pamięci Narodowej powstał właśnie po to, żebyśmy się ze zbrodniami systemu komunistycznego rozliczyli. Powstał po to, żeby upomnieć się o ofiary w różny sposób. To, że w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej nie zapisano słowa ekshumacja, identyfikacja, godny pochówek, nie oznacza, że nie powinniśmy tego robić, bo nie było żadnego przepisu, który by nam to zakazywał. I przez, powtórzę raz jeszcze, naprawdę długi czas. Musieliśmy walczyć z różnego rodzaju zarządzeniami, dyrektywami, akcjami,
które podważały legalność nawet naszych działań. I myślę, że dziś ten wątek moglibyśmy w tym miejscu zakończyć, bowiem ci, którzy uznawali, że nie powinniśmy tego robić, przegrali. To znaczy nie mieli racji ani wówczas, ani jeszcze do niedawna ci sprzed kilkunastu lat i ci sprzed niedawnego czasu. Robiliśmy rzeczy, które w naszym przekonaniu należały do naszych obowiązków, do obowiązków Instytutu Pamięci Narodowej. I dobrze, że tak się stało, ale przyszły te pierwsze prace, kiedy pan profesor na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu rozpoczął pierwsze prace w bardzo skromnym, można powiedzieć okrojonym składzie i pierwsze szczątki, pierwsza ekshumacja. Pamięta pan, co pan wtedy czuł w tym momencie? Pamiętam, że byłem niezwykle poruszony. Najpierw oczekiwanie na tą ekshumację. Najpierw te wszystkie procedury, które trzeba było wypełnić i niepewność, czy udaje się wszystkie pokonać. Potem ten poranek, jesienny poranek 23 września 2003 roku, kiedy wreszcie dochodzi do ekshumacji. Każda wbita łopata w ziemię to nadzieja, że jednak odnajdziemy, a jednocześnie obawa, bo to była taka mieszanina uczuć. A jeżeli nie znajdziemy, jakie będą konsekwencje? Z jaką krytyką się spotkamy? Wtedy ci, którzy są przeciwko tym badaniom, będą triumfować. Powiedzą, patrzcie, przecież tam nawet nie można odnaleźć w tych miejscach. Tak jakby można było wtedy, albo nawet dzisiaj, pójść gdzieś w jakieś miejsce i precyzyjnie wskazać, gdzie może leżeć ofiara. Baliśmy się tego. Ja pamiętam swoje obawy z tego dnia, że szczątki nie zostaną tam odnalezione. Ale odnaleźliśmy. Dokładnie w miejscu, które wytypowałem. Pan kapitan miał przestrzeloną głowę. Ta czaszka rozpadła się na kilka części. Pamiętam, że składałem ją tam na miejscu razem z medykiem sądowym z Wrocławia i pamiętam niezwykle wyrazisty ślad po kuli, po złożeniu dwóch części czaszki, ten obraz taki katyński tam we Wrocławiu na Osobowicach pokazał mi się po raz pierwszy. Nie miałem takich doświadczeń. Wtedy nie wiedziałem jeszcze, że w tej pracy taki właśnie obraz, ślad po kuli w potylicy będzie dla nas prawie codziennością. Bo w bardzo wielu miejscach odnajdywaliśmy takie właśnie ślady w tych miejscach. Była z nami kobieta. To dzięki niej mogliśmy doprowadzić do ekshumacji. To świadek, która w wieku kilkunastu lat uczestniczyła w procesach całej tej organizacji założonej przez kapitana Włodzimierza Pawłowskiego, Kresowiaka. Aresztowano i skazano około 200 osób w tej sprawie. Dwóch na kary śmierci, wykonane kary śmierci. Relacje, które mieliśmy, mówiły o tym, że obaj, kapitan Pawłowski, jego zastępca Józef Radłowski, pseudonim Wodospad, zostali po egzekucji wrzuceni do jednego dołu. Badania, które wykonaliśmy, pokazały, że to były nieprawdziwe informacje. Zobaczyliśmy wtedy przy szczątkach pana kapitana szczątki jakiegoś ubrania, jakieś guziki. Wiedzieliśmy wtedy, że był pochowany w ubraniu, miał jakieś buty. I zobaczyliśmy także, że po raz pierwszy mogliśmy stwierdzić, że badania historyczne, badania na materiale źródłowym, w tym także na księgach cmentarnych, które wykonaliśmy, typowanie tego miejsca było prawidłowe.
Nie pomyliliśmy się ani o pół metra. No ale to Osobowice. To jest to miejsce, gdzie w księdze cmentarnej odnotowywano wszystkie imiona, nazwiska więźniów, zmarłych, straconych, ale też osób aresztowanych i zakatowanych gdzieś w siedzibie Urzędu Bezpieczeństwa. To Wrocław i jego specyfika. Księgi dla nas będące bezcennym źródłem wiedzy. Wtedy pamiętam, że naiwnie sądziłem, że podobne księgi istnieją w każdym innym mieście, a my będziemy mogli wręcz w mechaniczny sposób tę metodę badań stosować gdziekolwiek w Polsce. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że tak nie będzie. Oto w zależności od miasta, od tego, czy mówimy o Lublinie, o Warszawie, o Białymstoku czy o Gdańsku, i od tego, kto był szefem Urzędu Bezpieczeństwa, a kto był na przykład naczelnikiem więzienia, od wielu, wielu czynników zależało to, czy ofiary były wpisywane gdziekolwiek, czy też nie. Czy były grzebane na cmentarzu, czy grzebano ich gdzieś tam na siedzibach, w siedzibach Urzędu Bezpieczeństwa, bądź w okolicach więzień, a może gdzieś na poligonach czy okolicznych lasach. I nigdy, co z czasem ze zdziwieniem stwierdziłem, nie było tak, że w systemie komunistycznym, w okresie stalinizmu, w latach 45-56 były odpowiednie, precyzyjne regulacje i działania, które wynikały z tych regulacji. Z zaskoczeniem stwierdziłem, że mimo istniejących regulacji, prób, rozkazów, to i tak do końca systemu komunizmu, do końca stalinizmu, a więc do 1956 roku, w zależności od tego, w którym miejscu mówimy, w różny sposób podchodzono do ukrywania szczątków ofiar komunizmu. Wspomina pan o kapitanie, o tej pierwszej ofierze. O którym kapitanie mówimy? Kapitan Włodzimierz Pawłowski, pseudonim Kresowiak, założyciel, jednocześnie dowódca największej antykomunistycznej organizacji istniejącej na Dolnym Śląsku w latach 1949-1951. Ale to dowiedzieliśmy się dopiero potem, jak doszło do identyfikacji. A żeby doszło do identyfikacji genetycznej, wyprzedzamy trochę kolejne nasze rozmowy, potrzebny jest materiał porównawczy od rodziny. Czy rodziny towarzyszyły w tych pierwszych pracach we Wrocławiu? Czy rodziny były zainteresowane? Czy opinia publiczna była zainteresowana tymi pracami? Od początku towarzyszyło w tych naszych pracach, towarzyszyło nam ogromne zainteresowanie. Myślę tutaj o rodzinach, ale nie tylko o rodzinach. A to, co robiliśmy, było pionierskie. Dotyczyło kwestii niezwykle ważnej dla nas wszystkich Polaków. A więc szczątki ofiar, szczątki zbrodni. Jeżeli tak, a nikt tego wcześniej nie robił, to, co robiliśmy we Wrocławiu, było obiektem szczególnego zainteresowania rodzin, mediów, środowisk kombatanckich, ale też wszystkich osób, które się polską historią interesowały. Pojedyncze, realizowane na skromną przecież początkową skalę działania, były filmowane, relacjonowano je, były opisywane i nigdy nie było inaczej. Powiedziałbym nawet, że każda kolejna ekshumacja przysparzała tym naszym działaniom kręgów ludzi dodatkowych, którzy dotychczas nie wiedzieli, i kolejne miejsce odkryte, udokumentowane, odnaleziona ofiara, to kolejne osoby, które wykazywały zainteresowaniem tym, co robimy. Ale to cały czas był jednak określony teren Dolnego Śląska, Opolszczyzny, bo z czasem, po kilku latach, w 2007 roku, rozpoczęliśmy prace poszukiwawcze, zakończone powodzeniem, na terenie Opola. Zanim jednak to się stało, to kolejne działanie na cmentarzu osobowickim we Wrocławiu. To odnalezienie w 2006 roku Antoniego Tobiałojcia, żołnierza wileńskiego kręgu
Armii Krajowej na kwaterze 83B. To odnalezienie marynarza w 2008 roku Stefana Purula, skazanego na karę śmierci przez sąd Marynarki Wojennej w Gdyni, który wkrótce po otrzymaniu wyroku śmierci zaczął wykazywać objawy choroby psychicznej, został skierowany do Wrocławia, gdzie w więzieniu numer 2 przy ulicy Sądowej istniał wtedy szpital psychiatryczny, gdzie więźniowie poddawani byli obserwacji wielotygodniowej, wielomiesięcznej i tak naprawdę od opinii lekarza, psychiatry, w tym przypadku komendanta Jerzego Katzen-Ellenbogena i Izdora Izraela Wassermana, tych dwóch lekarzy ze szpitala psychiatrycznego, zależało życie bądź śmierć skazańców, bowiem jeżeli opinia lekarzy stwierdzała, że nie jest to choroba psychiczna, tylko że najprawdopodobniej skazaniec symuluje ją, wówczas podejmowano decyzję o wykonaniu tego wyroku, bądź nie, jeżeli decyzja lekarzy była inna. Stracony w 1953 roku marynarz Stefan Purul, pamiętam, że został przez nas odnaleziony we Wrocławiu w marynarskim mundurze. Wielkie zaskoczenie dla nas. Tuż obok jego głowy była marynarska czapka w charakterystycznym kształcie. Odnajdywaliśmy duże ilości sukna charakterystycznego z marynarskiego munduru i guziki, których się nie da z niczym, z żadnymi innymi pomylić. Guziki marynarki wojennej z kotwicą. Zastanawialiśmy się, jak to możliwe. Dlaczego wobec tego człowieka wykazano się tutaj jakąś ludzką troską, jakąś dbałością o to, żeby go w mundurze złożyć do ziemi. To było błędne myślenie. Nie o szacunek tutaj chodziło. Trzeba wiedzieć, że skazańcy byli przebierani w różne ubrania, nie zawsze swoje, tylko takie, które były zbędne. Takie, których nie można było w więzieniu wykorzystać, nie można było dać komuś. Z czasem zrozumieliśmy, że ten mundur marynarski nie można było w warunkach więziennych w żaden sposób wykorzystać. Nie można było nikogo w mundur marynarski ubrać. On był zbędny, niepotrzebny i dlatego, a nie z powodu dbałości o pochówek czy szacunek dla zabitego, został w mundurze marynarskim pochowany. Opole 2006-2008 rok to działania na dwóch cmentarzach. Pierwszy cmentarz w Opolu Półwsi. Tam poszukiwaliśmy i odnaleźliśmy szczątki Edwarda Cieśli, straconego w 1951 roku. Wtedy wiedzieliśmy, że poszukujemy i będziemy poszukiwali dwóch braci Cieśli, Edwarda i Tadeusza. Zginęli w odstępie jednego miesiąca. Jeden stracony w Opolu, drugi stracony w Warszawie na Rakowieckiej i pogrzebany naszym zdaniem na Powązkowskiej Łączce. Ta ekshumacja dla nas Edwarda Cieśli to kolejny próg bardzo ważny, który przekroczyliśmy i kolejne doświadczenie, którego nie mieliśmy wcześniej. Kiedy wytypowaliśmy miejsce jego pochówku, okazało się, że jest tam współczesny pochówek z lat 80. Doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że uzyskaliśmy zgodę dysponentów tego grobu późniejszego. Na pewną chwilę po podjęciu tych szczątków odłożyliśmy je do przygotowanej trumny i pod spodem, praktycznie bezpośrednio, spód trumny znaleźliśmy na szczątkach człowieka, którego najpierw odkryliśmy widząc fragment jego czaszki i tu znowu, jak we Wrocławiu i w innych miejscach, ślad po kuli znajdujący się w tym przypadku akurat w
po wylocie znajdującej się na środku czoła. Strzał od tyłu, tak jak we Wrocławiu, tak jak w innych miejscach. Potem cmentarz ewangelicki przy ulicy Wrocławskiej, poszukiwanie, odnalezienie postaci z Podkarpacia, żołnierza niezłomnego, wyklętego Hieronima Bednarskiego. Po kolei kolejne miejsca badane dawały nam następne niezbędne w tej pracy doświadczenia. Cementowały nasz zespół, tworzyły go najpierw, potem go cementowały. Kolejne powodzenia dawały nam podstawę, żeby uznać, że sposób, który został przez nas opracowany, wymyślony, jest prawidłowy. Tak należy postępować, żeby odnajdywać kolejne miejsca. To znaczy najpierw ogromna, żmudna praca archiwalna i historyczna, uzupełniona staraniami polegającymi na tym, że docieramy do świadków. Czasem jedno zdanie, jeden wyraz może ukierunkowywać nasze badania, wskazywać, które może być to miejsce. Niezwykle ważne, żeby pracę w ziemi wykonywali archeolodzy, którzy posiadają taką niezbędną właśnie wiedzę do tego, żeby pracować przy pojedynczych szczątkach. Mówię przy pojedynczych szczątkach, bo od początku tak było, jest i będzie. Nigdy nie poszukiwaliśmy dołów masowych po to, żeby w całości wszystkie szczątki tam znajdujące się podejmować. Owszem, odnajdujemy w wielu miejscach masowe groby, ale to nie oznacza, że podejmujemy wszystkie szczątki razem. Zawsze robimy wszystko, żeby móc podjąć szczątki pojedynczego człowieka. Bo to jest ważne, że szukamy konkretnych osób, nawet jeśli na początku ich imienia i nazwiska nie zawsze jesteśmy w stanie odnaleźć imiona i nazwiska. Można się zasłuchać, panie profesorze, w tej opowieści, dlatego też tak mało moich pytań, bo rzeczywiście jest to fascynujące, bo wracamy do wydarzeń sprzed 15-20 lat, o których większość z nas nie miała pojęcia, o których nie słyszeliśmy aż na taką skalę, bo fenomen dzieła poszukiwań w zasadzie rozniósł się po Polsce, szczególnie za sprawą Łączki Warszawskiej, o której będziemy mówić w kolejnej naszej rozmowie, ale chcę zapytać na koniec o jeszcze jedną rzecz. Powiedział pan profesor o tym, że szukamy konkretnych osób, że szukamy ludzi, szukamy każdej ofiary, ale te ofiary mają swoje rodziny. Te pierwsze konferencje identyfikacyjne, te pierwsze rozmowy, te pierwsze noty identyfikacyjne, kiedy Instytut Pamięci Narodowej certyfikuje pracę pana profesora i pańskiego zespołu, mówiąc, efektem tej pracy jest odnalezienie i identyfikacja genetyczna bardzo konkretnych ofiar. I mówi to do całej Polski, a szczególnie do rodzin. Te pierwsze konferencje, te pierwsze spotkania, te pierwsze wzruszenia, pamięta pan je wciąż? Nigdy ich nie zapomnę. To niemożliwe. Kiedy przygotowywaliśmy pierwsze konferencje identyfikacyjne, zawsze było tak, że to ja miałem ten honor informowania rodzin telefonicznie bądź osobiście o tym, że szczątki ich najbliższych zostały odnalezione i zidentyfikowane. I że za niedługi już czas spotykamy się w pewnym miejscu na uroczystości państwowej wręczenia rodzinom tych not identyfikacyjnych. Reakcje były telefoniczne, bardzo różne. Były łzy, była cisza, było zaskoczenie, które dopiero ustępowało po pewnej chwili, czasem po kilku godzinach, kiedy ktoś potrafił oddzwonić i powiedzieć: mówił pan, a ja nie rozumiałem tego, co pan do mnie mówi.
nie mogłam uwierzyć, dlatego że myśmy czekali kilkadziesiąt lat. I nagle pan mówi, że to się już stało. Nigdy nie pamiętam innych reakcji rodzin niż właśnie takie, czyli radość, zaskoczenie, szczęście, że do tego doszło. Nigdy nie było obojętności. Już nie mówię o negatywnych reakcjach. Zawsze były to reakcje właśnie takie. I kiedy w 2012 roku w Warszawie, zaraz po skończeniu działań identyfikacyjnych, była ta pierwsza konferencja duża, na której ujawnialiśmy nazwiska osób z łączki. Wiedziałem, że potrzeba czegoś więcej. Konferencja nie może być, nie powinna być tylko organizacją wewnątrz Instytutu Pamięci Narodowej. Nie może być wydarzeniem, które dotyczy pewnego, nawet najbardziej zasłużonego urzędu, jakim jest Instytut Pamięci Narodowej. Ta konferencja identyfikacyjna musi mieć charakter państwowy. Odnajdujemy naszych bohaterów, identyfikujemy ich. I nie możemy ogłosić tego faktu inaczej. Nie godzi się, niż tylko na państwowej uroczystości. Państwowej w Belwederze, państwowej w Pałacu Prezydenckim, z udziałem pana prezydenta i wielu innych ważnych ludzi. A to wszystko, co mówimy, to, co pokazujemy, powinno być transmitowane przez polskie media, bo to wydarzenie ważne dla nas wszystkich Polaków. I tak się stało. Doprowadziliśmy do tego, że tak się stało i na wielu już konferencjach ogłaszamy imiona, nazwiska naszych bohaterów. Pokazujemy ich twarze. Pokazujemy miejsca, gdzie odnaleźliśmy ich szczątki. A rodziny otrzymują od nas dokumenty stwierdzające, że szczątki ich najbliższych zostały odnalezione. To dla nas szczególna chwila. Dla każdego członka naszego zespołu, dla każdego, kto w jakikolwiek sposób miał do czynienia z pracami. A to wszystko jest zawsze zbiorowy wysiłek. I wielkie dzieło, które Polska realizuje już od wielu lat, dzięki właśnie temu zaangażowaniu sprzed lat 20, które wypracowało pewien model, pewien schemat, pewną proceduralność w tym wielkim narodowym dziele, który wymaga dzisiaj tak wiele zaangażowania i zdaje się, że będzie wymagać jeszcze kolejnych wiele lat. Bardzo serdecznie dziękuję. Gościem pierwszego odcinka naszego podcastu, naszej audycji Powracamy po swoich był profesor Krzysztof Szwagrzyk, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji. Dziękuję, panie profesorze. Bardzo dziękuję. I zapraszamy do kolejnych naszych odcinków, a także do naszych mediów społecznościowych, które można odnaleźć i na Facebooku, i na Twitterze pod hasłem Biuro Poszukiwań i Identyfikacji. Do usłyszenia.